Siemano, cześć, czołem. Witam Was na moim kanale poświęconym mandze i anime. Wiem, miałem dłuższą przerwę. Zdarza się, tak? Teraz mam sporo czasu. W momencie, gdy renderuję filmy, coś robię, więc nadrabiam zaległości w mangach. W tym momencie przeczytałem 22 i 23 tom z Aono Exorcist. I powiem, ciągnęła mnie znowu ta fabuła. Czego się teraz tam się dzieje? Pokazują tematykę, pokazują to, co było wcześniej, przed tym, zanim się Rin w ogóle narodził. Po tym, zanim po prostu się bracia Okumura narodzi. Dobra, do sedna. Chciałem omówić 22 tom. Ten tom chciałem mówić. No i chyba się na tym 22 tomie skupimy w tym momencie. Od razu mówię przed rozpoczęciem dalszej części filmu, że będą spoilery, więc osoba, która nie chce usłyszeć spoilerów, ten film jest dla niej po prostu. I w sumie tyle. Możemy zaczynać. Jednym z lepszych fragmentów, też sobie z samego początku, jest to, że zaczyna się taki część, gdy mówi się, co działo się przed, tak? Bo Rin otrzymuje klucz od Mephisto, dzięki temu może się cofnąć w czasie i zobaczyć, co się działo. To oczywiście nie może się wtrącać. Dodatkowo otrzymuje strój na egzorcysty, dzięki któremu może się kamuflować. Nie widziło z tego widać. Po prostu tyle, taki wynalazek jego. Nie różni się niczym innym, tylko po prostu dołoży kaptur i go widać. Wow, też tak chcę mieć. Czy taki chcę mieć sprzęt? No. Okazuje się, w momencie jak Rin przejdzie przez te drzwi, które cofają w czasie, tak? One ma iść poruszali przez klucze, tak? Egzorcyści. Znajdowali się w pewnych miejscach. No to widzimy moment, w którym widzimy jakieś dziecko bezdomne, które inni bezdomni w sensie opiekują się tym, tak? Mają mieszkania, po prostu żyją na ulicy, tak? No, w fatalnych warunkach. I gdyż to jest matka Rina, jak jeszcze była dzieckiem, która miała jednego przyjaciela, jest nim, nie powiem kto na razie, ale jest to płomyk. Niebieski właśnie płomyk. Tak, który się pojawia za jakiś czas, poza to jest bardzo rzadkie zjawisko, ale akurat z nią się... Znaczy, ona się z nim zaprzyjaźniła. Gadała po prostu, znaczy, tylko płomyk, no bo płomyk się nic nie robił, tylko ruszał. I falował, nie? I tyle. Później, w jakimś czasie, nasza w tym momencie centrum zainteresowania, matka Rina, spotyka go innego jak ojca, w sensie jak mu było, już wiem, Shiro Fujimoto, tak, jak spotyka. No i po krótkiej gawędce się okazuje, że musieli ją zabrać też, z tego powodu, że szukali jego, nie? A ona pokazała, że widzi też duchy, bo chłopcy, którzy przyszli po Shiro, niestety mieli przy sobie no, inne demony, tak? No i po czym się ją też zabrali, no bo widzieli, że ma potencjał. No, później się robi ciekawiej. A to z tego powodu, że oczywiście przyjeżdżamy do tej placówki, gdy to był Azel, tak? Do Azelu, czyli do naszej twierdzy, która zresztą pewnie znacie z początku serii. W azylu były prowadzone eksperymenty. No i jednym z eksperymentów właśnie był ojciec Fujimoto, czyli Shiro. Był jednym z klonów Lucyfera. Tak, jeden z iluś tam chyba setek klonów, na który przeprowadzone zostały eksperymenty na podstawie eliksir, żeby wydalać eliksir, żeby mógł... eliksir życia, tak? Żeby mógł przejąć kontrolę nad ciałem, nie niszcząc go, tak? W ten sposób. No i miał charakterek, powiem tak. Ojciec miał charakterek. Tak powiem. No, to naprawdę niezły. Dobra. Po dłuższym treningu Shiro chciał się wydostać z tej sekcji 13 jako normalny egzorcysta, tylko tak mógł się wydostać. I szkolił się, trenował.
jedynie się mu udało, tak? Bo już nie chciał, chciał tam siedzieć. Taki czas przeprowadzony został na niego kontrolę, coś tego typu, ale już nie był uwięziony. Chciał być po prostu wolny. No w izolacji siedział cały czas ze swoimi po prostu, nie z jego panami, ale osłami wyglądając tak jak on. No. Żadnej innej twarzy nie widział. No tak ciężko, nie? Na końcu 22 tomu jest fajna scenka, której tak naprawdę podsumowując, coś powtórzyłem. Matka Rina zostaje hodowcą, demonów. To oczywiście już jest kilka lat chyba do przodu, chyba 4 po tym jak już się dorastała, 4 albo 5, jakoś tak, dobra, mniejsza z tym. No i wyznaje miłość do Shiro. Wow. Eksplozja. Gdyby nie to, że przeczytałem te rzeczy, to bym pomyślał. Czyli co? W takim wypadku ojciec jest ojcem? W sensie Fujimoto jest ojcem Rina? Takie myśli mnie nasunęły, naprawdę. Na początku jak skończyłem 22 tom, miałem 23, więc zacząłem czytać 23, czyli kolejny, nie? No ale... Chyba nie tylko ja bym tak pomyślał, nie? Chociaż, kto wie. A czy to, no, nie, jest to niemożliwe, no bo... W końcu ma krew, czy na żyłach ma krew demonów. Króla demonów, tak? Szatana. No ale dobra, mniejsza z tym. Suma summarum, przechodząc do tego, co chodzi, to wyznała, no, wyznała miłość. Shiro, no oczywiście Shiro, jak mówiłem, gościem typowego łobuza, ale ogarnięty w miarę. Jest nie. Nie odstaje mi tego, powiedział tylko przyjaciele. Suma summarum, więc... Zostało zamieszane to pod dywan, zostali przyjaciółmi, po prostu. Wreszcie się dogadywali, no bo... Ach, to się nie wzął, nie dogadywali, nie? Ona po prostu miała talent do pomagania demonom, w sumie oswajania demonów. To będzie miało też później w kolejnym tomie. No, właśnie. Ale mi się wydaje, że to jest moment, żeby przestać. I wam podziękować za uwagę, bo chcę takie filmiki zrobić. Ten film będzie o w drugim tomie, ale będzie o w trzecim. Myślę, że tak będzie najlepiej. Więc oczekujcie kolejnego odcinka, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o łapce, mile widzę na subskrypcja. No i oczywiście jakiś komentarz. Podzielcie się, jak mi ten film wyszedł. Mam nadzieję, że nie najgorzej. Jak oni go tam zmontuje. No to do następnego. Hej, japs.